Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear. W dzisiejszym odcinku zobaczymy sobie wszystkie opcje, no chyba prawie wszystkie opcje piechura, czy też po angielsku walkera. Tak, a piechur właśnie służy do tego przede wszystkim, żeby móc wysiąść ze statku powietrznego, zrobić jego obchód, czy też po prostu pochodzić sobie, czy pobiegać po okolicy. No i tak, najważniejsze to mamy menu właśnie piechur. Po angielsku będzie to walker. I najważniejsza opcja wysiąść, czyli właśnie możemy teraz, wysiadłem sobie z mojej Cessny i jesteśmy w trybie pierwszoosobowym dalej, czyli możemy teraz się rozglądać myszką, tak jak to w grach FPS. Po prostu rozglądamy się myszką, wsadem, klawiszami wsad sobie chodzimy po okolicy. Tak, także teraz sobie możemy zrobić obchód samolotu i tak dalej. Z Shiftem możemy biegać, czy to do tyłu, czy do przodu. Tak, Shift i W i sobie biegamy. No i żeby sobie wsiąść z powrotem do samolotu, dajemy piechur, wsiąść, wysiąść i jesteśmy z powrotem w statku powietrznym. Kolejna opcja, jaką tutaj dodano, to jest latarka. Latarki chyba nie ma w wersji oficjalnej Flight Geara jeszcze, bo ja tutaj jestem w wersji deweloperskiej. Jeżeli włączymy latarkę, chociaż nie wiem, czy ja coś widzę, chyba niewiele. No coś ta latarka chyba nie działa. Ale dobrze. Pojawiła się też latarka. Mamy dalej animację, wygląd i wyposażenie. Do tego celu wysiądę sobie tutaj ze statku powietrznego. Teraz jak pójdziemy w widok, powinniśmy zobaczyć, że są dwa dodatkowe widoki dla właśnie walkera, ale nie ma tych widoków, jest jakiś błąd. Normalnie powinien być właśnie widok z pierwszej osoby i widok orbital view wokół walkera. Ja tutaj może sobie przejdę troszkę dalej i teraz jestem właśnie w widoku z oczu piechura. Jeżeli damy klawisz V, to jesteśmy w Walker Orbital View. I teraz kamera obraca się nie wokół naszego statku powietrznego, ale właśnie wokół naszej postaci. No i tak się prezentuje nasza tutaj postać. No i wygląd naszej postaci możemy też sobie zmienić. Dajmy sobie najpierw właśnie wygląd. I w tej chwili mamy wybraną Amelię. To jest ta pierwsza opcja. Amelia, pilot linii lotniczych. Mamy też Amelię w takim domyślnym stroju i to jest właśnie domyślny strój, przeważnie taki zobaczycie na początku. I mamy też Amelię w takim kombinezonie bardziej wojskowym, bym powiedział. I mamy kolejne postacie jak Kabel, tutaj mamy Waldo. No niestety te postacie są zepsute w wersji deweloperskiej, nie wiem czemu. W wersji oficjalnej zobaczylibyście tutaj kolejne postacie. No niestety tutaj to nie działa. Zawsze musi być jakiś błąd, jak widzę, we Flight Gear. Dobrze, mamy właśnie wybór wyglądu, ale to nie wszystko. Mamy jeszcze co do wyglądu, mamy wyposażenie i możemy sobie teraz też tutaj dołożyć pewne rzeczy. Na przykład mamy okulary przeciwsłoneczne, mamy hełm, mamy też zestaw słuchawkowy. Jak widać, niektóre wyposażenia działają jednocześnie, na przykład okulary i słuchawki. Tu dodatkowo mamy kapelusz. I widać też, że ma dalej okulary przeciwsłoneczne. No to trochę słaby kąt jest patrzenia tej kamery. To jest przy ziemi, trochę nie bardzo. Mogliby podnieść tą kamerę wyżej. Okej, i dalej mamy jeszcze maskę tlenową, tak? Czyli możemy... No tu na przykład hełm łączy się z maską tlenową. Spoko to wygląda wojskowo. No i mamy jeszcze... No equipment, czyli wszystko zdejmujemy. No ale tu jak widzę, możemy właśnie sobie pewne rzeczy używać jednocześnie. Dobrze, ja na razie zdejmę całe wyposażenie. No i właśnie kolejna rzecz to są animacje. Dosyć istotna, bo tutaj właśnie możemy zobaczyć, jak teraz będziemy poruszali naszą postacią, no to widzimy, że ona szura nogami po ziemi. W zasadzie nie ma animacji, tak? Jeżeli chcemy, żeby te animacje się nam triggerowały automatycznie, czyli włączały, tak, bo tu mamy pewne animacje już predefiniowane, tu jest ich więcej, tylko trzeba, tak, to jest też jakiś bug, że suwak się pokazuje, jak tutaj damy kursor na tym polu tekstowym. To zobaczymy, że tu jest jeszcze więcej, jest chodzenie do tyłu. Ale teraz tak, żeby te animacje nam się automatycznie włączały, to musimy włączyć też ten checkbox Enable Animation Upon Trigger. Tak, bo każda z tych animacji ma pewien trigger, o czym za chwilę wam powiem. Tak, włączamy, jak włączę sobie teraz ten checkbox i dam klawisz W, no to widzimy, że postać sobie idzie. Damy S do tyłu, idzie sobie do tyłu. Jak damy Shift W, no to będzie sobie biegła i biegnie. Biegnie do tyłu, no troszkę szybciej chodzi do tyłu. No ale dobrze, tak to wygląda. Tak, czyli mamy tu pewne animacje i one się teraz automatycznie nam triggerują. I teraz tak, jest tych animacji tutaj kilka, nie wszystkie teraz widzieliście. Widzieliście na przykład chodzenie, tak? Mamy na przykład walking.
I walking. Szkoda, że po kliknięciu to się przyciemnia i jest gorzej widoczne niż lepiej, ale dobra. Tak, mamy walking i tam jest literka, o tu może kliknę na to, jest literka W. I W oznacza trigger. A W to jest od walking, czyli trigger, gdy idziemy. Mamy też tutaj animację chodzenia do tyłu i to jest na trigger B, a B jest właśnie od backward, czyli od chodzenia do tyłu. No i tak dalej, tu mamy S, trigger na S. S jest od, już patrzę na ściągę, na standing, czyli na stanie, tak, stanie w miejscu. I to jest taka animacja, o, stoję i się nudzę, tak? No i właśnie teraz to się dzieje, tak? Ta animacja stoi i się nudzi, no i czasami coś tam się odpali, jakaś animacja podskakiwania, obracania głową, tak? Ma tam jakieś różne sekwencje, ta animacja właśnie standing and boring. Mamy też animację po prostu stój, tu nie mamy akurat żadnego triggera i to jest taka pozycja wyjściowa. No i mamy jeszcze dodatkowe jeszcze animacje. C jest od crash, czyli jeżeli mamy tak crash landing, czyli crash podczas lądowania, to ma się uruchomić ta animacja. Jeżeli chcemy ręcznie uruchomić daną animację, to właśnie ją wybrałem i klikamy teraz edit run. O, i coś tam się... Aha, bo mi trigger działa. Wyłączę trigger. O. I tak, tak wygląda animacja crashu. No nie wygląda, po prostu postać leży. Mamy też falling, czyli spadanie. I to jest F, tak? Trigger na F, czyli jak postać będzie spadać, no to akurat nie widzimy jakiejś różnicy. W sumie nie wiem czemu. W każdym razie, jak wyskoczymy z samolotu, bo też tak możemy sobie lecieć i dać piechur, wysiąść i będziemy wtedy spadać. Więc jak mamy trigger włączony, to wykryje nam się, że spadamy i powinna nam się włączyć ta animacja falling. Tu mamy kolejną animację skakanie pajacyka. Czy to zobaczymy? Wyłączę trigger. Nie, nie zobaczymy. Ale to jest na L. L jest od landing, czyli jak wylądujemy i chyba jak rozumiem postać musi być poza samolotem, co jest dziwne, tak, to ta postać będzie skakała pajacyka. Szkoda, że tego nie widać tej animacji. Nie, no nie wszystkie chcą się uruchomić, nie wiem czemu. I tu mamy open parachute, czyli otwarcie spadochronu, trigger P, tak, czyli na otwarcie spadochronu, gdy mamy zaznaczony ten checkbox, to postać powinna, tak, powinna nam się włączyć ta animacja otwarcia spadochronu, której też niestety specjalnie tutaj, aha, ona przybiera taką pozę, no dziwne. No i animacja na bieganie, to już widzieliśmy, to też nam się nie uruchamia, ale na trigger nam się uruchamia, jak damy Shift W, to widzimy tą animację biegania. I ona sobie biega. No i tak dalej, to mamy obczajone, tak, czyli te literki na końcu to są właśnie triggery. Ja te triggery właśnie może pokażę wam na ekranie, wszystkie wypiszę, żebyście też mieli taką ściągawkę, co one oznaczają. No i zobaczmy sobie dalej, może wyłączę trigger, bo kolejna ciekawa opcja to jest to, że możemy sobie sami zrobić animację. Taką, jaką sobie życzymy. No i tak, w tym celu najpierw musimy dać sobie nazwę naszej animacji. No ja dam sobie po prostu jakaś tam moja, ok. Napiszmy sobie moja. Tutaj nie dajemy spacji, nie wolno dawać spacji, bo to nie zadziała. Jeżeli chcemy oddzielić dwa wyrazy, to dajmy najlepiej podkreślnik. Ale dobra, ja dam sobie po prostu moja i dajemy new. No okienko mi skacze, ale dobra. Jest moja, tak, więc zaznaczamy moja. Tu mamy jeszcze cyferki, to jest 9, 6, 4, 7, ale te cyferki po prostu to są identyfikatory tych animacji, to nie jest dla nas jakieś istotne. Ale dobrze, klikamy moja i teraz dajemy run edit. I mamy całe okno konfiguracji naszej postaci i naszych animacji. I tak, w position tu mamy klatki animacji. No w tej chwili minus 1, bo nie mamy żadnej klatki animacji. Mamy description, możemy sobie zrobić opis chyba poszczególnej klatki animacji nawet. No dajmy tu sobie jakiś opis, coś tam sobie napiszmy. I dajmy teraz save. Jeżeli damy save, tak, to ta minus 1 zmieni nam się na 0, czyli animacja liczona jest od 0, czyli mamy pierwszą klatkę animacji. I to jest po prostu tak jak teraz, postać sobie stoi. To jest pierwsza klatka animacji. Teraz możemy zmienić pozycję naszej postaci. Poruszam tutaj ramieniem, jak się da. O, właśnie chyba się nie da. Chyba się skraszowało. Tak. No niestety. Uruchommy to jeszcze raz. Dobrze, jestem z powrotem. Zobaczmy jeszcze raz. Wysiądźmy z samolotu. Przejdę się trochę do przodu. Zmieńmy widok. OK. Animacja. New. Dobra, niech będzie. Może nie będziemy moja. Niech będzie moja, new. Dobra.
mamy moja, edit. No, dam po prostu save'a i bez opisu mamy position 0. Ruszmy teraz ramieniem. OK, ruszyło się chyba. Tak. Nie wiem czemu czasami jest crash, ale po prostu dobra. Teraz się rusza ramieniem. O, widzicie? Ruszam sobie teraz ręką. Tu możemy poruszyć, o, obrócić tą rękę jeszcze. No jest bardzo dużo ruchów. O, możemy tak poruszać. Możemy też tutaj, o, zgiąć ją w łokciu. No i dobrze, to będzie kolejna nasza klatka animacji. Tak, zerowa to była pozycja wyjściowa, że staliśmy. Teraz stworzyliśmy kolejną klatkę. Jeszcze nie, na razie ustawiliśmy, jak postać ma wyglądać. I dajemy add. Add oznacza dodaj kolejną klatkę animacji na koniec. I teraz to ustawienie zostało zapisane, dam jeszcze save'a, jako właśnie pozycja drugiej klatki animacji. Czyli teraz mamy pozycję 0 i pozycję 1. No i to już jest nasza animacja. Jeżeli chcemy to zobaczyć, dajemy tu na końcu, mamy checkboxa Enable this animation now. Włączamy i widzimy, że się animuje. Ale dodajmy sobie jeszcze kolejną klatkę animacji. Tylko przejdę teraz na drugą. Czy... O, teraz jest dobrze. Tak, jest druga klatka animacji. No, licząc od zera to pierwsza, tak? Ale to jest druga klatka animacji i zmieńmy coś jeszcze. Może drugą rękę. No, suwak. O, jak sobie zrobi coś takiego jeszcze. I też damy dodaj. Mamy jeszcze insert. Insert to nam wstawi klatkę animacji w tą klatkę, w której teraz jesteśmy. Więc to nie doda nam na koniec, tylko wstawi, tak, możemy wstawić między jakieś klatki animacji inne ustawienie jeszcze, tak, ciała naszej postaci. No i włączmy teraz taką animację. I widzimy wszystkie klatki po kolei. Zerowa, pierwsza, druga. Zerowa, pierwsza, druga. No i animuje się, tak? I mamy zapętlenie. Zapętlenie jest poprzez tą opcję loop to position 0, tak? Czyli jak przejdzie na koniec, to ma zacząć od zera. Czy to da się wyłączyć? Zobaczmy. Nie wiem czemu, ale mi się włącza. Okej, okay, no i teraz się chyba wyłączyło, tak? Po prostu... Tylko nie wiem czemu... Tak, na drugiej się zatrzymało. No i dobra. Tak, czyli mamy zapętlenie dodatkowo, dodatkowe opcje. Tu jest jeszcze rest here, czyli jakby odpocznij tutaj. Czyli odpocznij, wybieramy klatkę, na przykład wybierzmy klatkę zerową. I tu mamy odpocznij tutaj 0 sekund, czyli nie odpoczywa. Dajmy, żeby odpoczął 2 sekundy. Dajmy save. Co to oznacza? To oznacza, że klatka zerowa będzie trwała 2 sekundy i dopiero po 2 sekundach przejdzie do klatki tej pierwszej. Dobrze, uruchommy to i zobaczmy. Uruchamiam i teraz 2 sekundy, nic się nie dzieje i animacja idzie. I teraz znowu 2 sekundy, nic się nie dzieje i pierwsza klatka, druga klatka, zerowa klatka i czeka, odpoczywa 2 sekundy i uruchamia się dalej. OK. Tak, czyli o to chodzi w tym reszcie, że tutaj możemy sobie stwierdzić, że jakaś klatka ma się zatrzymać na jakiś czas. Kolejna tutaj ważna opcja to jest transition time to next, tam powiedzmy 1 sekunda. To oznacza, jak długo ma trwać animacja, tak, przejścia z jednej klatki do drugiej. Czyli na przykład mamy klatkę zerową teraz, tak, czyli przejście z klatki zerowej do pierwszej będzie trwała 1 sekunda. Możemy to sobie zmienić oczywiście, tak, ja może zmienię, no dajmy ten przejście jedynki na dwójkę, dajmy, że ma trwać dłużej, na przykład 3 sekundy aż. Czyli to machanie rękoma będzie trwało dużo dłużej. Zobaczmy. Tak, zerowa klatka czeka jeszcze te 2 sekundy i tu już jest 3 sekundy, czyli bardzo powoli rusza teraz tą ręką i teraz sekunda. I teraz sekunda animacji, 3 sekundy animacji i sekunda animacji. No i tak możemy się bawić. Tak, tak tutaj działają nasze animacje. No i na końcu mamy jeszcze triggery, tak? Czyli też właśnie możemy teraz powiedzieć, przy jakiej akcji nasza animacja ma się, tak, uruchamiać automatycznie. Oczywiście, kiedy tam zaznaczymy checkboxa w tym drugim okienku, którego tutaj nie widać teraz. Dobra. No i tu mamy te wszystkie właśnie triggery. No, domyślnie jest disabled, czyli bez żadnego wyzwalacza. No i mamy, że jak postać stoi, jak postać chodzi, jak postać biegnie, jak postać idzie do tyłu, jak postać spada, jak otwiera się spadochron, podczas lądowania i podczas, tak, wypadku, katastrofy. Jest jeszcze jakiś free one, to pierwszy widzę, nie wiem co to jest, ciekawe. No dobra, tak, także tutaj możemy sobie, no dobrze, ja sobie na przykład ustawię, jak stoimy, dajmy jeszcze save'a, wyłączmy to. No i teraz widzimy, że przy mojej właśnie animacji
pojawiła się literka S, tak? Czyli jest wyzwalacz na po prostu stanie w miejscu. Tylko tutaj też uświadczyłem pewien mankament, że z tego co zauważyłem, to te wyzwalacze nie mogą się powielać. A mi się teraz powiela, bo mam przy mojej animacji jest S, no i przy tej animacji, że stoi i się nudzi, też jest S. I teraz to S by trzeba było stąd usunąć, tylko nie wiem jak, bo trzeba by dać edit, a tutaj edit nie działa. Więc mi się wydaje, że tu jest błąd taki, że powinno się uruchomić też to okienko do edycji i tam można by było to sobie edytować, ale coś to tutaj nie działa teraz. No ale dobra, w każdym bądź razie możemy też sobie przypisywać własne wyzwalacze, tylko gdyby dało się ściągnąć tamte, to byśmy pewnie widzieli, no zobaczmy właśnie, włączmy taki wyzwalacz, czy on uruchomi jakąś animację. No na razie nic się nie dzieje, tak? Tam 2 sekundy było, żeby czekał, ale na klatce zerowej, ale 2 sekundy już dawno minęły, a tu się nic nie dzieje, czyli raczej dalej chyba działa ta animacja, że stoi i się nudzi. No dobrze, w każdym razie zobaczyliśmy sobie, jak też tworzyć animację do naszego piechura. Tu możemy też to sobie chyba zapisać na dysk, możemy też sobie to wczytać, jakąś animację z dysku. Także można tu sobie, no można tutaj się mocno pobawić z tym wszystkim. To jest naprawdę mnogość opcji, jeżeli chodzi o poruszanie całym ciałem tej postaci. Nogami można ruszać, obracać w różne strony. Oczywiście w miarę naturalnie, tak? Nie można zrobić jakiegoś nienaturalnego zgięcia, nie wiem, kolana czy łokcia. Także jest mnóstwo tutaj opcji do zabawy. Także to tyle będzie, jeżeli chodzi o naszego Walkera i animowanie go. No i właśnie tak z ciekawości jeszcze zobaczmy sobie tę animację spadania, czy nam się uruchomi automatycznie. Czyli tak, idziemy w piechur, animację. No i najważniejsze, sprawdzamy, czy mamy włączonego tego checkboxa, że nam się striggeruje animacja automatycznie, to jest ważne. Więc zaznaczamy to. No i mamy tutaj tą animację falling, tak? Ona nam się powinna uruchomić automatycznie, gdy wyskoczę z samolotu. No właśnie, można to zrobić. Teraz sobie lecę na autopilocie, jestem na wysokości 4400 stóp. No dobrze, użyjmy piechur i wysiąść po prostu. No i proszę, wyskoczyłem. Samolot sobie poleciał. A ja sobie spadam, tak? Ale teraz nie widzę animacji. Dajmy V. O. No i widzimy, że animacja nam się rzeczywiście spadania uruchomiła. Po prostu nasza postać sobie spada. Gdyby teraz samolot miał chyba opcję uruchomienia spadochronu, to moglibyśmy jeszcze uruchomić spadochron i ta animacja jeszcze by się nam powinna zmienić. No tak, wygląda na to, że przywalę w ziemię. Tak. No tutaj akurat nie dotyka ziemi, ale tak to się zakończyło. No ale rzeczywiście ta animacja nam się uruchomiła, tak? Postać tak jest w tej pozycji spadającej. Także to tyle na ten odcinek. Do następnego razu. Cześć wam!